Nie spodziewałem się, że tak dużo osób przyjdzie, ale też były problemy z miejscami siedzącymi, ponieważ no, frekwencja naprawdę dopisała. No, były różne niedociągnięcia, na przykład drzwi, które się nie domykały, powodowały, że osoby przy drzwiach marzły, ale sam barcamp uważam za udany, ponieważ była ciekawa dyskusja na nim. Prelegenci mówili na temat i poruszali tę publiczność. Też przyznam się, że posłuchałem niechcący rozmowę telefoniczną pani, która na chwilę wyszła za drzwi, że mówiła, że bardzo fajne spotkanie i że zaprosiła chyba córkę albo jakąś młodszą kobietę, żeby tutaj przyszła i również uczestniczyła w tym spotkaniu. Następny prawdopodobnie 24 kwietnia. Tak czy siak, na stronie www.radomit.pl są najnowsze informacje i jeżeli będzie jakiś nowy termin, na pewno tam jako pierwsi można, jako pierwsze miejsce można się tam dowiedzieć. Tematem będzie promocja firm i marek w internecie. Porozmawiamy na temat tego, czy warto mieć bloga, nawet jeżeli jesteśmy osobami prywatnymi, czy jest to tylko pamiętnik internetowy, czy można to traktować jako formę promocji, ale również porozmawiamy na temat pozycjonowania. Dzisiaj było na temat banów, filtrów i kar, jakie nakłada wyszukiwarka Google, a następnym razem porozmawiamy na temat bezpiecznego pozycjonowania.